Po ostatnim moim filmie, w którym mocno odpowiedziałem na słowa organizatora Gali Live Game, zauważyłem komentarze, które pan Marcin Gibert nierzetelnie produkuje. Winny Live zmanipulował materiał, ponieważ na Live Game Kids nie można było w ogóle pływać po jeziorku. Wykorzystane nagranie z roweru wodnego było prywatną inicjatywą osób po turnieju. Kolejne kłamstwa organizatora Live Game. Nie osób po turnieju, tylko w trakcie. Możesz z nami iść, to się zmieści. Mogę. To dawaj. A jak będzie konkurencja? A będzie jeszcze jakiś sam? No ostatnio będzie. Jeśli sam organizator zaprasza promotorów, takich jak Jasztur, Tomy Kolejnik, czy też sam Big Jack, to oni są dla tej młodzieży, dla tych dzieci przykładem do naśladowania. Więc jeżeli podczas turnieju Live Game Kids sami promotorzy zachowywali tak, jak się zachowywali, to nie jest to kompletnie dziwne, gdyby ktoś tam się utopił. Ale spoko, spoko, nie przyznawanie się do błędu u pana Marcina jest dość naturalne. Jak można było zobaczyć, pan Marcin Gibert wpadł na kolejny świetny pomysł, aby odzyskać zainwestowane pieniądze w swoją organizację. Postanowił robić transmisję na YouTubie z opcją donatowania. I nie jest nic w tym złego, gdyby nie znów jakieś kolejne odklejki. Organizator Live Game od samego początku boryka się ze straszną kontrowersją, ale wcale od tego nie stroni, gdyż na swojego moderatora wybrał sobie osobę, która wyzywa uczestników transmisji w sposób bezpośredni. A więc jak już wszyscy widzowie zostali wyzwani, to czas nagrodzić oto właśnie tego bohatera i dać mu moderatora. Brawo, brawo, kolejny raz brawo! Wielkie brawa z mojej strony! Sam moderator, który nazywa się Don Heros, jest głównym moderatorem u Don Casio, a tak naprawdę moim okiem jest gówno zjadem, gdyż jako moderator nie ma o tym zielonego pojęcia. Z czasów, kiedy to ja byłem moderatorem u Don Casio, to on przychodził do mnie z prośbą o pomoc w ustawieniu OBS-a czy też innych spraw. A na końcu coś w mózgu się odkleiło i zaczął mnie publicznie wyzywać. Więc pan Marcin Gibert za swoich sojuszników bierze osoby, które szerzą nienawiść w internecie, a szczególnie do innego live'a. Brawo, kolejny raz brawo, ja mam cały czas tu bił brawa. Brak mi słów, ale może to czas zerknąć, co się działo na ostatniej transmisji Live Game. Kolejnym nowym liderem gali Live Game jest Hater, czyli Mariusz Słoński. Na jednej z ostatnich transmisji na żywo lider gali Live Game oznajmia, drodzy widzowie, że teraz w internecie niestety, ale tak jest. A ja? Zerknijcie na materiał. Teraz tak jest w internecie, że musi być patola, nie? Ale... A to ja przepraszam, ja przepraszam. Bo ja myślałem, że wy tą patologię tworzycie niechcący, potykając się o własne błędy, a wy to tworzycie specjalnie. To jest tak chore, że aż śmieszne. Kolejnym nowym uczestnikiem owej organizacji jest Robalini. Oto pierwsze pytanie od scennego dziennikarza Antifaktów, który współpracuje z galą Live Game. Że przeczytam kilka pytań do Robaliniego, a Robalini, zobaczymy co tam piszą do niego, a Robalini odpowie w czwartek. Antyfakty, o Antyfakty znamy akurat, tam Łukasz Egiert był nawet prowadzącym Live Game. Jeden z prowadzących i pyta o to, dlaczego wsadzał sobie długopis w dupę na streamach. Dobra, złapcie oddech! Na chwilę chociaż. Każdy popełnia błędy. Dokładnie. Słuchajcie, nikt nie jest tam idealny. Każdy jakiś popełnia błędy. Ważne, żeby wyciągać wnioski. No i generalnie iść tą lepszą stronę. Ważne, aby wyciągać wnioski. Jakie to kurwa było mądre. Panie Marcinie, bardzo to było mądre. Dlaczego się nie stosujemy do tego, co mówimy? No, na koniec chciałbym dopowiedzieć, że owy moderator Live Game, czy też moderator Udon Casio od dłuższego czasu obraża różnych ludzi w internecie. Niedawno nawet został wyzwany do zapłaty kary umownej z dawną galą Alkomaster na kwotę 2,5 miliona złotych. Za udostępnianie informacji poufnych. Na temat tego człowieka mam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, ale na to chwilę poczekam i zobaczę, co się wydarzy. Panu Marcinowi życzę owocnej współpracy z kolejnym rzetelnym człowiekiem na swoim pokładzie. I czekamy wszyscy, aż ten statek utonie. Bartolo napisał list z więzienia, w którym oświadcza, że obecnie wykonuje karę pozbawienia wolności za oszustwo i nie jest to artykuł 198, czyli gwałt. Bartolo opisuje w liście, że nikogo nie zgwałcił, tylko zdradzał swoją żonę i przez kochankę, która prawdopodobnie była zazdrosna o jego przyszłą karierę, został pomówiony. Gwarantuję, że miała powyżej lat 15. Spotkaliśmy się oboje niejednokrotnie. Zerwaliśmy kontakt, rzekome przestępstwo zgłosiła na policję chwilę po tym, jak zostałem ogłoszony w Royal Division i moja kariera szła do przodu. Ale co dalej z tym oskarżeniem? Bartolo odpowiada. Gdy śledztwo się zakończy, zostanie się o tym poinformowani. Na tą chwilę to by było wszystko i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Łapka w górę. To jest dla mnie taki sygnał, że materiał wam się podobał i chcecie więcej. Pozdro! Winny Live! Kurwa! Don Heros! Don Heros, ty pizdo! Widzieliśmy się podczas Prime konferencji.
kurwa, wzrok w dół puszczałeś. Leż tu, barowiec.